Jak sądzisz, ile to może trwać? Przerwała milczenie Adela, gdy wyjechali z podziemnego parkingu. Na ulicy zamiast śniegu rozlały się brudne kałuże, dlatego Albert jechał powoli, by nie ochlapać przechodniów spieszących do pracy. Skąpana w szarości ulica przypominała mu o rozmowach odbytych ze swoimi pacjentami. Neurologia fascynowała go od początku studiów, więc nie wahał się z wyborem specjalizacji. Trafił na oddział prowadzony przez wybitnego specjalistę, który na swoim koncie miał współpracę z Amerykanami i zakończoną sukcesem operację wszczepienia elektrod do mózgu pacjentce cierpiącej na epilepsję. To zdecydowanie był dobry wybór kierunku dalszego kształcenia, i Albert sam się o tym przekonał. Profesor Leśniewski dość szybko obdarzył go zaufaniem i chętnie dzielił się swoją wiedzą. Jednocześnie pośpiesznie przerzucił na Alberta niewdzięczne zadanie, jakim było informowanie pacjentów i ich rodzin o stanie zdrowia chorych. Gdy diagnoza była pomyślna, starzysta biegł z informacjami jak na skrzydłach, gorzej, gdy musiał obwieścić pacjentowi, że powinien jak najszybciej spisać testament. Każda z tych rozmów przyprawiała go o palpitacje serca. Nigdy przed nikim się nie przyznał, ale właśnie dlatego kilka lat temu zrezygnował z pracy na oddziale neurologicznym. Nie mógł znieść widoku zaszklonych oczu dorosłych osób, nagle zdających sobie sprawę, że to koniec ich wędrówki przez życie. Mówili, że musimy uzbroić się w cierpliwość. Mam dość bycia cierpliwą, obruszyła się i spojrzała w stronę okna. Kolejno mijane witryny sklepów przywoływały już wiosnę. Kolorowe ubrania przypominały łąkę, na której Adela mogłaby leżeć godzinami. Leżeć i marzyć. Marzyć o spokoju, o podróżach z najbliższymi. Boję się, westchnęła nie odwracając głowy. Nie wiem, co jest gorsze, wiedza czy jej brak. Jeśli nie będziemy wiedzieli, nie zdołamy pomóc naszemu dziecku tłumaczył Albert, choć nie była to ich pierwsza rozmowa na ten temat. Ale dlaczego to właśnie nas spotkało? Nie znam odpowiedzi i myślę, że nigdy jej nie poznamy. Tak po prostu jest i nie mamy na to wpływu. Może gdybym poświęcała mu więcej czasu, to. To co? Spytał ostro. Adela spojrzała na męża zaskoczona. Rzadko wpadał w złość, jeszcze rzadziej podnosił głos. Co mogłaś zrobić? Coś na pewno, szepnęła, po czym spuściła wzrok. Reszta drogi upłynęła w ciszy, tylko Pawełek od czasu do czasu mlaskał, wciąż kręcąc kółkiem przy przyczepie. Dochodziła dziewiąta, gdy dotarli na miejsce. Niewielki parking przed dwupiętrowym budynkiem był szczelnie wypełniony. Albert przyjechał dookoła ciasno ustawionych aut i wyjechał na ulicę, wzdłuż której stała kolumna samochodów. Musiał pokonać kilkadziesiąt metrów, żeby znaleźć jedyne wolne miejsce. Kiedy wreszcie wysiedli, nieprzyjemny chłód wstrząsnął ich ciałami. Adela mocniej naciągnęła czapkę na uszy. Czuła, że dłonie zgrabiały jej z zimna, poprawiła kaptur na głowie dziecka. Albert energicznie przemierzał chodnik, starając się ominąć kałuże. Nie lubił się spóźniać, dlatego przyspieszył kroku. Nagle głośny lament, a raczej skowyt, kazał mu się zatrzymać. Pawełek zanosił się płaczem, mocno manifestując swoje niezadowolenie. – Co się dzieje, synku? – odezwała się Ada, głaszcząc dziecko po policzku. – Jest ci zimno? Zaraz będziemy w środku, jeszcze kawałeczek. Tymczasem chłopiec nie przestawał jęczeć niby zranione zwierzę. Kilku przechodniów odwróciło się i z zainteresowaniem przyglądało się dziecku. Adela poczuła suchość w ustach. Znała ten wzrok ludzi, którzy pod pozorem zainteresowania szybko przechodzą do oceny sytuacji i wyciągają błędne wnioski. Kochanie, o co chodzi? Dopytywała, choć doskonale wiedziała, że nie uzyska odpowiedzi. Sama musiała domyślić się, dlaczego Pawełek płacze, wierci się czy niepokoi. Podobnie było tym razem, tyle że w domu łatwiej pudłować, bo kibiców brak. Teraz kilka par oczu śledziło jej mało efektywne wysiłki. Syneczku, już prawie jesteśmy na miejscu. Nie podoba ci się śnieg? Zobacz, jest zimny i biały. Usiłowała odwrócić uwagę dziecka, ale wciąż była daleko od osiągnięcia upragnionego celu ciszy. A może chcesz stanąć i pójść samodzielnie? spytała z naciskiem, patrząc na męża. Ten natychmiast zrozumiał i zatrzymał się. Postawił dziecko na chodniku i wziął je za rękę. Adela zrobiła to samo, ale synek wciąż głośno zawodził. Dopiero wówczas uświadomiła sobie, w czym rzecz. Poczekaj. Zaraz wracam, rzuciła do męża i zawróciła w stronę samochodu. Albert pomyślał, że zapomniała czegoś wziąć, lecz to przecież on miał w kieszeni kluczyki do auta. Ada, poczekaj, samochód jest zamknięty, krzyknął, ale żona nawet się nie odwróciła, przemierzając drogę, którą dopiero przebyli. Rozglądała się na boki. W jej uszach wciąż rozbrzmiewał przejmujący płacz dziecka. Tak bardzo nienawidziła chwil, gdy nie mogła pomóc synkowi. W takich momentach czuła, że jej serce pęka na tysiące drobnych kawałków i z głośnym hukiem spada na zimną marmurową posadzkę. Z większą energią przystąpiła do poszukiwań. Kątem oka dostrzegła zmagania Alberta z dzieckiem. Jej żołądek usytuował się na poziomie, gdzie w normalnych warunkach jest gardło. Przełknęła ślinę. Wreszcie ją dostrzegła. Czerwona przyczepa plastikowego samochodu leżała tuż przy ich fordzie. Widocznie wypadła synkowi z rąk, ale zanim to dostrzegł, zdążyli już kawałek odejść. Adela podniosła zgubę i z triumfującym uśmiechem odwróciła się w stronę męża, podnosząc wysoko ulubioną zabawkę Pawełka. Mam go! zawołała i podbiegła do dziecka. Kiedy mu ją podała, niemal natychmiast przestał płakać, a jego twarz znowu przybrała ten charakterystyczny wyraz, z którego absolutnie niczego nie można było wyczytać. Teraz to już na pewno się spóźnimy, zakomunikował Albert i wziął chłopca na ręce. Gdy weszli do ośrodka, młoda recepcjonistka zaprowadziła ich do niewielkiej sali wypełnionej zabawkami. Na podłodze leżał kolorowy dywan. W rogu Stały niewielki stolik i niskie krzesełka. Po przeciwnej stronie ustawiono wysoki stół i odpowiedniej wysokości krzesła. Recepcjonistka poinstruowała, aby chłopca pozostawić w części przeznaczonej dla dzieci. Adela zdjęła kurtkę synkowi i posadziła go na krzesełku. Na stole rozłożyła kilka kartek i kolorowe kredki. Przycupnęła przy nim. Namalujemy obrazek? Spytała, ale jej pytanie pozostało bez odpowiedzi. Wzięła więc kartkę i zaczęła kreślić na niej linię. Po chwili spojrzała na rysunek przedstawiający dom z ogródkiem i psem. Zobacz, co dla ciebie namalowałam, zachęciła patrząc na syna. To domek chciałbyś w takim mieszkać? Dziecko wciąż kręciło kółeczkiem od przyczepy wyratowanej ze śniegu. Kochanie, widzisz pieska? Nie poddawała się. Chciałbyś mieć takiego? Pawełek najwyraźniej wymyślił lepsze zajęcie, bo zamiast spojrzeć na matkę, niezgrabnie zsunął się z krzesełka i zanurkował pod stół. Teraz już Adela była pewna, że przez najbliższych kilkadziesiąt minut to będzie jego świat. Niespodziewanie drzwi otworzyły się i pojawiła się w nich niska, drobna kobieta z ufarbowanymi narudowłosami. Były bardzo krótkie i sterczały we wszystkie strony. Gdyby to od Adeli zależało, natychmiast zaleciłaby farbowanie i zapuszczenie włosów. Mimo to kobieta wyglądała przyjaźnie, uśmiechała się do nich i co róż z zaciekawieniem spoglądała w kierunku dziecka. Witam państwa, szepnęła podchodząc do nich. Anna Grzybek, psycholog, to ze mną byliście umówieni. Adela wyciągnęła dłoń i przywitała kobietę. Albert podążył jej śladem. Proszę wybaczyć, że od razu nie przyszłam, ale pozwoliłam sobie obserwować waszą rodzinę zza szyby. To bardzo ważne, żeby zobaczyć relacje panujące między rodzicami a dzieckiem. Rozumiemy, odezwał się Albert. Proszę powiedzieć, od czego zaczynamy? Przygotowałam arkusz stanowiący szczegółowy wywiad na temat państwa, rodziny oraz krewnych. Adela z niepokojem spojrzała w stronę męża. Tego obawiała się najbardziej. A jeśli czegoś nie pamięta z dzieciństwa, nie zamierzała niczego ukrywać, ale miała prawo nie znać szczegółów z życia rodziców czy dziadków. Postaramy się zrobić to jak najlepiej, obiecał Albert, biorąc z rąk kobiety dwa pokaźne pliki dokumentów. Proszę się nie spieszyć, mamy czas. Każde państwa spostrzeżenie jest ważne dla postawienia diagnozy. Teraz rozpocznę obserwację Pawełka. Wyjaśniła psycholożka i przysiadła na jedynym wolnym krześle w pomieszczeniu. Wyjęła opasły kajet i zaczęła w nim coś pilnie notować. Co chwilę spoglądała w stronę pochłoniętego zabawą chłopca, a następnie z zapałem kreśliła kolejne zdania w brulionie. Adela wzięła do ręki długopis i wyraźnie napisała swoje imię i nazwisko. Odruchowo spojrzała na arkusz leżący przed jej mężem. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, że lekarze basgrzą jak kura pazurem, Albert mógł być dumny ze swojego charakteru pisma. Nieco pochylone w prawą stronę litery zachowały równą linię. Kobieta z czułością uśmiechnęła się pod nocem i nachyliła się nad arkuszem. Pierwszych kilka pytań nie sprawiło jej żadnej trudności. Pytano o wiek, miejsce urodzenia czy wykształcenie. Problemy zaczęły się, gdy dotarła do pytań dotyczących jej dzieciństwa i przebytych chorób. Wciąż miała w domu swoją książeczkę zdrowia. Pożółkłe strony ledwie się trzymały, ale dzięki nim wiedziała, że przebyła świnkę i ospę i przyjęła wszystkie zalecane szczepienia. Książeczkę otrzymała od dyrektorki Bidula w dniu, kiedy rozpoczęła samodzielne życie na Pradze. Wtedy nie przypuszczała, że to bezcenny dokument. Kolejne pytanie wprawiło ją w osłupienie. Choroby dziedziczne w rodzinie? przeczytała po cichu i z rezygnacją spojrzała na Alberta. Co mam zaznaczyć? A jesteś w stanie szczerze odpowiedzieć na to pytanie? Podniósł wzrok z nad swojej kartki. Rodzice na nic nie chorowali, zapewniła. To znaczy, nie pamiętam, żeby wspominali o chorobach czy przyjmowali lekarstwa. Byli tak młodzi, że nie musieli, wyjaśnił. Gdy zginęli, byli młodsi niż ja teraz. Albert doskonale znał historię o wypadku samochodowym w sylwestrową noc. A twoi dziadkowie? Wspomniałaś, że też młodo zmarli. Byłam wtedy mała, nawet nie pamiętam pogrzebów. Wiem tylko, że śmierć dziadka nas zaskoczyła, a jeszcze bardziej zgon babci. Rodzice taty naprawdę dużo nam pomagali. Chodzili ze mną na lodowisko i do kina. Nigdy nie słyszałam, żeby narzekali na zdrowie. I tu nagle taki dramat. Tata długo nie mógł się pozbierać, a Patrycja... Zamilkła, przypomniawszy sobie szok niespełna 22-letniej studentki prawa, która nagle została bez rodziców. Wtedy jeszcze miała ich. Tak. Matka Ady stanęła na wysokości zadania. Przez kilka dni opiekowała się Patrycją. Gotowała dla niej. Posprzątała dom swoich teściów, a do domu opieki oddała ich ubrania i buty. Nie pozwoliła Patrycji wejść do środka, zanim nie uporządkowała mieszkania. Chroniła ją. Była dla niej jak starsza siostra, której nie miała. Adela niespodziewanie poczuła napływające do oczu łzy. Nie, nie rozpłacze się. Te wydarzenia już za nią. Była dumna ze swojej matki. To Patrycja nie okazała wdzięczności jej rodzicom, oddając ją do sierocińca. Pozostawiła samą na pastwę losu. Zostawię puste miejsce, stwierdziła, przewracając kartkę. Jakiś problem? spytała czujnie psycholożka, gdy na moment odwróciła się w ich stronę. Nie bardzo wiem, co powinnam odpowiedzieć na pytanie o choroby dziedziczone w mojej rodzinie, szepnęła Ada. Wbrew pozorom to jedno z najważniejszych pytań, które zamieściliśmy w wywiadzie. Odparła rudowłosa, a jej ostrzeżone na zapałkę włosy podskoczyły. Sami wciąż szukamy czynników wspólnych dla wszystkich przypadków, dlatego tak szczegółowo pytamy o przeszłość. Rozumiem, ale moi rodzice i dziadkowie nie żyją. Zmarli, gdy byłam małym dzieckiem, więc nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na te pytania. Tylko wtedy możemy postawić pełną diagnozę, upierała się Ruda. Ada nie potrafiła oderwać wzroku od kobiety. Wzbudzała w niej szacunek, a jednocześnie zazdrość. Może dlatego, że Adzie brakowało odwagi, by zamanifestować swój indywidualizm. Raz już to zrobiła i skończyła w szpitalu ze wstrząśnieniem mózgu. A czy ważne jest, że kiedyś miałam wstrząśnienie mózgu? Spytała. Każda informacja jest cenna, bo po złożeniu ich w całość, otrzymujemy obraz dziecka wyjaśniła. Dlatego nalegam, żeby podała pani jak najwięcej informacji o swoich bliskich i dalszych krewnych. Bo nie wiemy, co tak naprawdę kryje się pod ich płaszczykiem i jakie to może mieć znaczenie dla diagnozy państwa synka. Adela zamyśliła się. Nie chciała rozdrapywać starych ran, ale musiała walczyć o dobro swojego dziecka. To dla niego tutaj przyszła. To on był jedną z dwóch najbliższych jej osób, był cząstką niej.